Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do rozgrywki The Reignite King, The League of Legends Story. I moi drodzy, wróciłem już tutaj mniej więcej na naszą trasę, gdzie będziemy dalej szli. Myślę, że będziemy chcieli zapolować na naszego bandytę. Bandytę, no na zlecenie nasze, które tutaj gdzieś było. Na Malika, o. Z tego, co mi się wydaje, jest on gdzieś w tą stronę. Zobaczymy, gdzie to dalej będzie prowadzić, ale przed tym jeszcze naszym wyruszeniem w drogę myślę, że dobrze by było odwiedzić umiejętności, zobaczyć, co tam mamy, bo widzę, że mamy dwa ulepszenia umiejętności. Tak więc ja tutaj rozporządzę i za chwilę do was wrócę. Tak więc do zobaczenia za sekundkę. Okej, moi drodzy, już wróciłem do was. Troszeczkę mi to zajęło, bo jakieś z 10 minut. Po pierwsze, w Illaoi dodałem leczenie takiego lifesteala za 30% obrażeń, które zada. Myślę, że na razie to jest spoko, a na pewno jest to lepsze niż cios macką, który zadaje dodatkowo 10 punktów obrażeń, jeżeli cel został spowolniony. Chyba nawet spowolnienia nie mamy. Braum, z tego co pamiętam, nie miał niestety spowolnienia. Dodaliśmy właśnie to. Do leczenia dodaliśmy jeszcze 50% szansy na stworzenie macki. I reszta została tak jak została, bo jeszcze mamy poblokowane tutaj. No, zmniejszony koszt many i zwiększona liczba tworzonych macek do 2 przy zaatakowaniu. W Braumie dodaliśmy, bo w ogóle mieliśmy 4 punkty, tak samo w Yasuo, do rozdania. A więc tak, tu mu nic nie dodawałem, bo z Brauma chcę zrobić takiego full tanka. Więc tu poleciały 2 punkty i dzięki temu, kiedy postać zostanie zaatakowana, gdy efekt jest aktywny, moc ataku zostanie zwiększona o 5% tej naturę. I myślę, że w sumie to jest spoko, bo jeżeli będziemy trzymać te obrażenia, będziemy stakować, co w sumie o 5%. W sumie, jeżeli będzie 3 przeciwników, to nawet do 15% na jedną turę możemy sobie walnąć raz na jakiś czas. A lepsze to na pewno jest niż 5 punktów przeładowania, w szczególności, że korzystamy z podstawowych umiejętności, więc to jest chyba lepsze. Dodatkowo wziąłem redukcję obrażeń magicznych o 12,5%, bo wchodzimy w sumie w Halloween, więc myślę, że tą postacie będą atakować raczej magicznie. I tutaj już mamy to skończone. W prowokacji dałem 7 punktów obrażeń jako w sumie taki zwrot obrażeń dla przeciwnika w pierwszego atakującego. I dodatkowo zmniejszone obrażenia pierwszego otrzymanego trafienia o dodatkowe 20%. To też myślę, że będzie spoko. Co do Yasuo, to zwiększyłem mu początkowo atak. Dodatkowy jest ładunek nawałnicy stali. Myślę, że też to będzie lepsze niż 5 punktów przeładowania. No i dodatkowe 10 obrażeń. Robimy w ogóle z niego takiego full DPS-a. Więc to już by było na tyle. W pasywce dodałem mu 20% więcej szans na trafienie krytyczne z przedmiotów. I szalejąca wichura. Dodaliśmy mu zwiększenie szans na trafienie krytyczne, bo głównie będziemy z tej umiejętności korzystać, bo uderza 3 razy. Więc myślę, że to się spoko sprawdzi. Co do jeszcze, moi drodzy, przedmiotów. Zmieniłem nam troszeczkę cały ten arsenał. Z Illaoi ściągnąłem troszeczkę HP, ma teraz 340 HP. I tak, dałem jej Doran Ringa, który generuje 2 punktów many co turę. Dodatkowo ignoruje zmęczenie, ale zmęczenia jeszcze chyba nie poznaliśmy. No i dałem jej jeszcze krytyka, ale w sumie tylko dlatego, bo tylko to nam zostało do założenia. Talizmanu niestety nie mam kolejnego, więc jak tylko wrócimy do bazy po raz kolejny, to na pewno dokupimy coś. Wybrałem, zrobiłem takiego totalnego tanka. Tu mu nic nie zmieniałem, bo stwierdziłem, że moc ataku jest tutaj niepotrzebna, a potrzebujemy jak najwięcej fizycznej obrony. Dodatkowo dałem mu pierścień determinacji, który daje dosyć sporo wytrzymałości, bo aż 14, dodatkowo jeszcze obrażenia 8. No i naszyjnik grabieżcy, który daje 8 wytrzymałości, oraz księga Savanta, która też daje 8 wytrzymałości. Dzięki temu mam 430 HP, więc to jest sporo. W Yasuo chyba się zrobiły tutaj największe nasze zmiany, bo dosyć sporo ataku mu dolazło. Dałem mu krytyka oczywiście. 80
punktów. Nie wiem, jak to się przelicza, ale raczej mało jest to. Jakieś 4%, no ale zawsze coś. Plus jeszcze oczywiście z naszego spela to dało chyba 1,5% dodatkowego. Pierścień strażnika, który zadaje dodatkowe 32 punkty obrażeń. To też myślę, że będzie dosyć fajna ilość. No i tu dodatkowe obrażenia o 8. W szczególności jeszcze, że mamy zwiększone zdobywanie w walce złota o 10%, więc... Więc tak to teraz wygląda. No i co, moi drodzy? Idziemy dalej chyba. Już teraz możemy kontynuować. Ja się cieszę, że w sumie was nie zanudziłem tym zmienianiem. Przynajmniej mogłem mniej więcej pokombinować tak, jak to powinno wyglądać. A, i moi drodzy, jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie o subskrypcji i komentarzach. No i o ocenie mojej pracy, bo widzę, że dosyć sporo osób ogląda bez subskrypcji, a jak wiecie, no jednak te subskrypcje pokazują mi, czy interesuje was dany temat i czy w ogóle... czy może nie czy w ogóle, aczkolwiek no widzę jakiś taki progres z kanału. Kurde, nie użyło mi umiejętności. Pamiętajcie o rozciąganiu. Dobra, zwiększenie szansy na krytyczne. Niestety będzie szło wszystko wiosło na początku, więc zbrałbym na pewno już... Już robimy to wszystko, tylko nie pamiętam, czy prowokacja dawała dodatkową turę, czy obrona dawała dodatkową turę, ale chyba niezłomność. Zobaczymy zaraz. Tak, dodatkowa tura. Dajemy sobie oczywiście obronę na Brauma, więc nasz Braum już teraz musi się bronić. O ty kurde, Mendo. O, bolało. Pokażę ci, jak to się robi. Dobra, atakujemy pierwszą postać. Za 61 już leci podstawowy atak, to też jest fajne. Co to jest? A, to jest super umiejętność. Cios również leci, 35. No, ale tu też ładne DPS-y w niego wchodzą. Więc myślę, że moglibyśmy... 45% obrażeń. Kurczę. Dobra, no musimy się bronić. No, Braum ma prowokacje wszystkie takie, co na niego. Musimy tego kraba szybko ściągnąć. No i krytyk wpadł na nich. Niedobrze. Aż jakieś głupy polazły. Czy jeżeli użyjemy jakiegoś spela, na przykład tego, to będzie 86. Ściągniemy go wtedy, tylko... Nie ma opcji, żebyśmy go w tej chwili jeszcze... Nic nie mieli. Poczujesz. 61. Jest szansa... W sumie Iloi go jeszcze ściągnie, dobra. Bo krytyk niestety nie wpadł. Ja już automatycznie atakuję zwykłym atakiem. Piękny strzał. To jej krytyk wpadł. My dwie macki. I teraz tak się zastanawiam, może byśmy użyli jednak na przykład jakiegoś defa. Nie użyjemy defa, bo oni w sumie teraz wchodzą. Dobra, no bronimy się. Braum leci na obronę. Jeszcze jedna chyba teraz będzie runda właśnie tej prowokacji. I wydaje mi się, że to się zestakowało. A nie, to po prostu ten buff z tego creeperki. Dobra, masło, teraz twoja kolej. Myślę, że już możemy zaatakować... Z umiejętności, a czemu to jest za zero? Już mi wpadła nawałnica stali? Mamy w sumie ulta. 60 punktów przeładowania. Prawie 200 obrażeń. Ej, to akurat, ale... Kurde, i to jest problem, bo... Musimy zaatakować ją szybkim atakiem, bo ona ma tą bombę zasraną. Prawda? Tak, mglista bomba. Więc jej na razie nie zaatakujemy. Ale... Ale zaatakujemy tego barana. Trzeba było uciekać! Widzicie, pierwszy raz umiejętność Yasuo chyba tutaj. Jeszcze krytyk. Nie, nie krytyk. Przeładowanie wpadło. Zajebiście. Teraz tak, aleja. Lecimy szybkością.
tej chwili już tą bombkę rozproszymy. Macki jeszcze zaatakują. Świetnie, mam 3 macki. Myślę, że polecimy jeszcze na grupowego heala. Tylko robimy prowokację znów. Jemu już 2 staki tego wlazły. Krótki. On chyba ma jeszcze krwawienie, prawda? Prowokacja, obrona, obrona. Sharpnel, 2 nieuchronne obrażenia i 17 nieuchronnych obrażeń. I to chyba razy 2. To jest lipa. Dobra. Teraz masło atakuje. Dowadnimy nową nicą. Ila oi, walniemy. Trudno, troszeczkę many nam zejdzie, aczkolwiek walniemy leczniczą mgą 71. Masło by ją dobił. Tak źle i tak niedobrze. Przynajmniej może tego Brauma uleczmy, co? Ja bym tak zrobił, bo on i tak dostanie. Dobra, uleczmy tego Brauma 95. Bo on tu sporo dostanie, bardzo dużo dostanie. I tutaj już się w sumie nie musimy nawet bać, możemy ją śmiało atakować. Do 30 i masło dokończy. Dobra, trochę go podleczyliśmy, tylko trzeba uważać, żeby zaraz jeszcze nie wpadło na Brauma trzeci stak trutki. Koniec z tobą! No i fajne. Bywa bezlitosny. Udało nam się zwyciężyć. O, i nawet sporo lutu poleciało. Ciekaw, jak to jeszcze crafting działa. W sumie craftingu nam jeszcze nie pokazali. Tylko tak, po pierwsze, na pewno musimy zmienić na Eloi i używać spacji i dodatkowych ładunków. Bo dzięki temu mamy kolejną mackę przy starcie walki. Co to jest? Tajemniczy obiekt emanuje dziwną energią. Otaczające go powietrze brzęczy i wibruje. To uczucie jest niemal hipnotyzujące. Magiczna natura przedmiotu może zostać pojęta samoistnie bez udziału świadomości. Nasyci jeden z swoich przedmiotów wielką mocą. Jednak zostanie on tymczasowo utracony, aż nie oszukasz miejsca teleportacji. Przyjrzyj się urządzeniu. Gdy przyglądasz się powierzchni artefaktu, jasnym staje się, że rytmiczne pulsowanie energii ma wpływ na otaczający przedmiot, na otaczającą przedmiot przestrzeń. Ten przedmiot służy do pewnego rodzaju teleportacji. To jest wszystko fajnie, pięknie, tylko czy to jest zaznaczone na mapie? Nie jest zaznaczone na mapie. No dobra, myślę, że długo nas niepewności trzymać nie będą. Tylko co my tutaj oferujemy? W ogóle mamy co oferować? Pipunek. Nie, może byśmy tą broń jasło? Tylko no będzie miał naprawdę mało ataku. Kurczę. Mamy manamunę, jeszcze 120 obrażeń. Może manamunę. Mniej zdrowia. Dobra, wiecie co? Manamun walniemy. Zobaczymy. Feruj broń. Manamun. Teleportowało się do innej lokacji. Dobra. I będziemy musieli teraz to chyba znaleźć. Tak mi się wydaje. Dobra, tu nas jeszcze chyba nie było, czy byliśmy? Byliśmy. Ej, dostał, jest. Walka? Skoro musimy. Ochrona. Brzenie w lochu poleciały. I pierwszy atakuje Yasuo. Oni dopiero potem będą atakować, więc na pewno Eloi będziemy się teraz leczyć. Jeszcze muszę zobaczyć, czy oni mają jakieś perki. Tylko szybkie. Więc tak, ale ja lecimy tym healem ogólnym raczej. Możemy w sumie dać nawet globalny z mocy, to nie przeszkadza. I tak teraz Braum atakuje, więc śmiało. I tak, Braumem dajemy prowokację. Mamy dodatkową turę, możemy się teraz bronić. No i atakujcie, panowie. O Jezu, ile buffów. 2 buffy poleciały.
Masło dostał kolejnego buffa. Dobra, i myślę, że w sumie możemy go kończyć, tylko to jest 61 punktów. Może coś walny z olej. 86. Nie dobijemy go, nie ma opcji. Nie ma opcji, dobra, walimy natychmiastowym. Koniec z tobą! Mam nadzieję, że ten Mana Moon nam troszeczkę więcej da. Ty się brał bronisz, nie ma innej opcji. Teraz spore DPS-y polecą. 22. Leci heal. 33. Dobra, ale teraz możemy już atakować w sumie. Czasem nie da się uniknąć walki. Możemy za Friko zaatakować, tylko to jest tak, 62, a czy podstawowy atak przypadkowo nie zadaje za 61, naprawdę? Serio? No i mam teraz zagwozdkę, bo nie wiem co zrobić. Szybki będzie za 71. I tak te kundle zaatakują. Dobra, wiecie co? Walnę jeszcze raz tym, może krytyk padnie. No i padł krytyk, super. Bardzo mnie to cieszy, Braum ma jeszcze prowokację, więc dalej leci obrona. Loida teraz heala głównie u Brauma. Wiem, że jej tak tą manę non stop zabieram. Będzie 40 many, ale dobra, uleczymy go. Będzie w ten sposób. Okej, 95 i leczę dodatkowo za jedną maskę. Niech będzie w ten sposób. Mamy jeszcze super umiejętność. Może masło by... Nie, nie zabiłby, jeszcze ma defa, kurczę. No to co, lecimy jeszcze raz chyba masłem, co? 200 punktów, a może? Ej, raczej nam się uda. Co to siła? Co nie? I 244, one hit, one kill. Plus zachęci. Pięknie go ściągnął. Ale nam się masło wykręciło. On z tym ultem to szaleje. Masło na 8 level wpadł. I mamy nową umiejętność. Uderzenie wichury. Zadaje 67 punktów obrażeń w postaci dwóch trafień i nakłada zacinający wiatr. Zadając dodatkowo obrażenia nieuchronne za każdym razem, gdy cel zostanie trafiony. I odblokowaliśmy nowe runy, czyli tak, w teorii Yasuo teraz może niwelować tarczkę. Tylko nie wiem, czy my jeszcze trafiliśmy na przeciwnika, który miał od początku już jakiś def taki samoistny. Chyba nie. Idziemy dalej. Bez krępacji. Tu coś będzie, nic nie ma. O Jezu, są te kraby. A, dostał po dupsku przynajmniej. To masz dwa, więc... Więc kochani, tak. Teraz się nie bronimy tym bramem, tylko atakujemy na pełnej K, że tak powiem. Skupimy się na jednym, niech będzie. Zaraz... Story Agenton wali z miejsca też, może nawet walniemy 57 w postaci dwóch trafień. Nie opłaca nam się. Dosyć szybkie to jest. To jest dosyć szybkie, dobra, to nie, to jeszcze nie atakujemy w ten sposób, tylko walniemy po prostu. Ej! Tylko pytanie, czy ta ściana w wichru jest tylko na Yasuo? Ale chyba jest na Yasuo tylko. Teraz zobaczymy jeszcze. Bo nie powiem, ten Sharpnel trochę... Trochę boli. Może to pomogę coś walnąć? Bo inaczej on dostanie buffa. 74. I zaatakujemy jeszcze przed nim. Ja bym tak zrobił, tylko ta Nilaoi naprawdę ma coraz mniej tej many i to mnie martwi. Masło też jeszcze będzie atakował, ale nie wiem, czy on się wyrobi przed tym.
W sumie jakbyśmy zaatakowali zwykłym atakiem, który zdaje 35. Jest szansa, że Yasuo go ściągnie. Dobra, nie będziemy marnować. Jeszcze obuszenie wpadło. Jeszcze krytyk wpadł. Okidoki. Tu możemy zrobić to może w ten sposób. 51 wszystkim wrogom. Nie zdążę, tu bym zdążył. 36 punktów. I wiecie co? Zrobimy to. Będziemy mieć jeszcze aleję szybkości. Zaczynamy! Niech będzie to w ten sposób. I masło raczej dobije za 64. Załatwić ich! Braum generuje tarczki. I Laoi wali jeszcze natychmiastówką. W następnym ataku na pewno będzie walić zwykłym hitem. Znaczy, spelem już. No dobra, tu tarczkę obroniła ładnie. No to ją uwolniemy, bo mamy w sumie za zero. Nie wiem, czy nie zahaczać dzięki temu na szybkość. Sprawdźmy. Niech będzie to w ten sposób. I tak, tu walimy 27 punktów. Tu walimy z alei już, chociaż mi się to opłaca. I co, wyleczymy Brauma. Ale może byśmy wzięli z mocy, bo w sumie oni i tak zaraz będą wchodzić i będą dobijać. Dobra, to niech będzie tak jak jest teraz. 95, okej. Przygotowanie jest kluczowe. Tu się już ładnie wyleczyliśmy. I teraz tak. Moglibyśmy użyć super umiejętności. Ale nie chcę tego robić. Dzięki temu Yasuo raczej go dobije. No właśnie. No jest, jak się rozszalał, jaki agresywny. Boże, ja pierdzielę. Jaki overkill. Ej, dobrze, nam dzisiaj to jakoś idzie, wiecie? I nam Laoi zaawansowała. Zaawansowała, nie zaawansowała. Nowa umiejętność, spienione fale. Zadaje 44 punkty obrażeń magicznych i leczy Laoi, przywracając 100% zadanych obrażeń, przepraszam. Czknęło mi się. Czyli co? Leczy się za 44 i atakuje za 44. No to spoko. Zrobimy z niej takiego w sumie lifestealera trochę. Mamy jakieś przejście, tu mamy skarb, więc do skarbu to my idziemy, moi drodzy, lecimy do skarbu. Ale jakiś dziwny ten skarb. Żeby znów nas nie zbejtowali. Tu nie ma skarbu, ej, a nie, był skarb, dobra. Był tu. I tu coś musi być. Tu jest jakieś przejście chyba. Ta nora wygląda na wystarczająco dużą dla poro. Może Braum mógłby coś tu zdziałać. Dobra, to weźmy tego Brauma. Właśnie tak mi coś się wydawało, że tu jest jakiś secret. W ścianie jest niewielka dziura. Możliwe, że zrobiły ją szczury. Zrobił ją szczur portowy. Poślij poro. Co, ja teraz nim steruję? Co mi to dało? Posłuchasz do dziury poro, który po chwili wraca z kluszem. A, to takie buty. Takie buciki. Dobra, czyli mamy klucz, możemy wejść teraz tutaj do głównej sali. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Kolejne szczury portowe i znów ten kurde krabopająk. Chodźcie tu, przyjaciele. Mistoczanie jeszcze. Dobra, masełko, standardowo. Chociaż może wiecie co, spróbujmy. U ściany wichru, zobaczymy jak to działa. Ja mogę na kogoś to użyć? Czy nie mogę? Czy muszę wybrać cel? Cel Yasuo, aha, czyli Yasuo tylko na siebie bierze takie rzeczy, cwaniaczek. Niech mu będzie. Czemu tu masz 130 many? A, bo ty level dostałaś, a to znów możemy się pobawić. Dobra, to wiecie co? W sumie nie opłaca mi się tego teraz używać.
Ale to możemy, w sumie tylko 10 punktów obrażeń. To będzie 63 i 77. Ja bym tego dziadygę napierdzielał. I tu lecimy już znów w ten sam styl. Więc niepotrzebnie w sumie używałem tej ściany. No ale dobra, przynajmniej wiemy już mniej więcej jak to wygląda. 77. Teraz znów masło zaatakuje. I czy mamy coś, co mogłoby go zabić z miejsca? 87, 60? Nie, nie mamy jak go zabić niestety. No to co? No wylecimy zwykłym. Tylko on strzeli na wszystkich teraz, więc... Jeszcze się ten kurwa cwaniaczek uleczył, no nie. 8, 8, 16, sporo! 32, dobrze tam najczy? To nie powiem, nie jest mało. No dobra, tylko tak, jeżeli znów tu leci atak na Brauma, to oczywiście ty lecisz defa. Mam nadzieję, że potem przy tej obronie Braum będzie miał jakąś tarczkę, która będzie mu się generowała. To byłoby spoko. I tak, mamy 0. Bo tutaj zaatakowaliśmy, to chyba i tak nic nam to nie da, prawda? 53. To nie byśmy go zabili, ale Yasuo myślę, że zwykłym go dotłuczę, więc bez problemu. Tylko też musimy zaatakować szybkim na tego szczura portowego. Ale rozproszyliśmy mu coś. Nie wiem, czy miał bombkę tak samo? Ciekawe. 54. Żegnam pana. Braum, masz jeszcze taunta na jeden, tak? Ty oczywiście bronisz. I użyjemy super umiejętności Ilaoi może, co? W sumie i tak zaraz będzie Yasuo, więc on go dokończy. Mój ostatni oddech to nowy początek. Kabum. I Braum. Nie, Yasuo będzie uleczony, tak? Yasuo się uleczył. I 64. Kończymy pana. Czy to wszystko? Dobra, łupy. I wchodzimy do tego pięknego pomieszczenia. Może to klucza z zarządcy portu. Co to było? Safe. I jakiś obraz. Obraz wisi krzywo. Przyjrzyj się obrazowi. Majestatyczny statek przecina wzburzone fale, uciekając przed olbrzymim krakenem. Oczy bestii podążają za tobą, gdy poruszasz się po pokoju. Odwróć obraz. Z tyłu naskrobano ciąg liter i cyfr. P3L2P. Ostatnia cyfra jest niewyraźna. Przyjrzyj się obrazowi jeszcze raz. Jak tam było? P3L2. I potem chybił trafił, prawda? Safe ma na sobie obrotowy zamek. Spróbuj otworzyć safe. Prawo 3. L2 i P3. Jeszcze raz. P3 L2 P1. Też nie. P3 L2 P2. Też nie. P3 L2 P4. No jak nie? P3 L2 i P. A jeszcze jest 5. Kurde. Amulet niebieskiego płomienia. Cóż to jest za przedmiot? To był amulet chyba, tak? I on ma dodatkowe obrażenia 32. I dodatkowo wytrzymałość 14. Ej. To jest w sumie fajne. To jest fajne dla Yasuo. Tylko wtedy stracimy obrażenia krytyczne. 18,6. No na 15% to jest sporo. 3,6%. 380 zdrowia. No ale to jest też 70 punktów zdrowia. Więcej ataków. Dobra, trudno.
Niech będzie to tak. Niech będzie to tak. Niech będę stratny. Dobra, moi drodzy, ale zanim pójdziemy w sumie dalej, bo widzę, że tam jest kolejna już walka, to dzięki wielkie, widzimy się w następnym odcinku. I jeszcze raz proszę was o subskrypcję, bo widzę, że trochę osób jednak ogląda, a subskrypcje stoją, a jak wiecie, jest to dla twórcy w sumie taki motywator i swoiste, dziękuję. Tak więc jeszcze raz, dzięki wielkie, trzymajcie się i hej, hej.